Dzień dobry. Odcinek number 5. Lecimy dalej. Jał. Zginął ostatnio ten Daylor, czy jak my tam. Do Parsifala mam iść. Hej! Daylor. Co? Jak to się mogło stać? Nie wiem, jak do tego doszło. Gdy tam poszedłem, na podłodze leżał przegniły trup w ubraniu Daylor. Najnosa! Jakież to potworne rzeczy dzieją się w tym zamku. Czy... Tak. Nie zamierzamy nikogo tu... Byłoby to nieludzkie. Mogę od... Oryk chciał porozmawiać z tobą. Jeśli i mu pomożesz, to zrobisz kolejny krok ku... Pośpiesz się. Nie... Okej, czyli może Hugo weźmiemy. Myślę, że ten Hugo może coś odjebać. Względem nas. Nie wiem już, w co wierzyć. Chciałeś mnie widzieć? Tak. Parsifal powiedział, że udało ci się znaleźć w zamku drewno. Szczerze mówiąc, wątpiłem, czy to możliwe. Jednak jak widzę, kogoś takiego mi teraz potrzeba. Dobrze. Kryształową statuetkę in. Z tego co wiem, była jedną z pierwszych rzeczy dostarczonych tu w swoim czasie. Gdzie mam jej szukać? Zacznij od siedziby magnatów. Jeśli nadal jest w zamku, to na pewno... Kurwa, wszystkiego magnatów mam szukać. Nie może tak dalej być. Nie mam. Czemu nikt mnie nie słucha? O! Nareszcie! Tak długo musiałem czekać, zanim pojawił się człowiek. Najnosa! Jesteś duchem! To prawda, ale nie musisz się mnie obawiać. Jestem pewien, że do tej pory miałeś już do czynienia z duchami i... Tak, miałem, jednak to Życie jest pełne niespodzianek. Jak? Długo obserwowałem to, co działo się... Wiem o potopie i o tym, że paladyni zamierzają dać sto... A co najciekawsze, wiem, że ty i twoi kompani chcecie ukraść... Oraz to, że chcesz uciec stąd wraz z innym skazańcem. Paladyni nie zabiorą nas ze sobą. Nie musisz się tłumaczyć. Wręcz przeciwnie. To wszystko... Jeśli uda się wam stąd wydostać, istnieje szansa, że dotrzecie też... Chcę, żebyś pomógł uciec tak... Jak ja? Po prostu zabierz mnie. Jak sobie to wyobrażasz? Mam cię Powrócę do tej statuetki. A ty, gdy będziesz uciekał, nie zapomnisz jej zabrać ze sobą. Odnajdziesz świątynię Inos. Tam oddasz statuetkę magowi ognia. I powiesz, że potrzebuje odpuszczenia grzechu. To jedyny sposób, aby zdjąć ze mnie klątwę. Nie zasłużył sobie na to. Tak. Powiedz mu, że jej po prostu nie widział jej, a przecież tyle razy na nią... Czemu więc? Bo taka była moja wola. To jest moje... Niedawno nauczyłem się je opuszczać i w pewien sposób je kontrolować. Pomagamy mu, czy nie? Choć odbiera mi to wiele... Nie wiem już, w co wierzyć. Co? Jestem Arto. Jeden z dawnych magnatów ze starego... Popełniłem wiele złych uczynków i przestępstw. A najważniejsze z nich to zamordowanie z zimną krwią. Właśnie za to Inos nałożył. Zdaję sobie sprawę ze swych grzechów, ale każda dusza ma prawo przebywanie w tym świecie. Nie, nie pomoże wam mu. Nie. Jak widzę, chętnie bym cię zabił. Cóż. Pozabijał magów, no to... Nie wiem już, w co wierzyć. Sprzemierzył. Czy ten...
I tak my byśmy tego nie zanieśli. Chuj mu dupę. I tak byśmy nagrody żadnej od niego dostali. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Niech teraz pokutuje. Możemy jedynie przeczekać. Jeśli chodzi o... Znalazłeś ją? Oto stat... Nie mogę uwierzyć. Szukaliśmy jej bezskutecznie. I nos. Ci sprzy... A co z... A tak. Na... Wiesz, przyda ci się, gdy będziemy sto... Oj, jesteś wolny. Zapewne Parsival już wie... No i ciekawe, czy teraz tego Hugo możemy zabrać. Słyszę o tym po raz pierwszy. Nie trzeba mi więcej kłopotu. Jeśli... O. Znalazłeś kryształ. Nie wiedziałem, że znasz się na alchemii. Rozjaśniłeś myśl. Dzięki tobie, Christo. To dobrze, bo w obecnych... Dzięki tobie, Brutus, znalazłeś... Pokazałeś, że można... Jeśli nadal chciałbyś uwolnienia Hugo... Nie może tak dalej. Chcę. Idź więc do strażnika więzienia i... Trudno. No i fajnie. Widzicie, jakbyśmy teraz tego zadania nie zrobili... To by nie wypuścił. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Nie musisz o to pytać. Pa... Tak, słyszałem. Nie zasłużył sobie na... Tyle, że woda uszkodziła mechanizm klatki. I otworzyć będziesz. Naciśnij dźwignię. Tak, mam swoje zdanie na ten temat. Trzeba uważać na to, co się z daleka. Mówię to i o... O, zadziałało. Się bałem, że nie wyjdzie już. Chwila! Ha! A więc jednak ci się udało. Dziękuję. Będę ci wdzięczny. Chwila. Czemu nikt? W niedzielę, tak? Aha, dobra. Wiesz, mówi się o tym i o tamtym. Plan. Mówiłeś, że masz plan. Mam. Podejdźmy gdzieś na bok. Musiały pojawić się problemy. Gadamy przy strażniku, że będziemy spiskować. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Przecież to nie do snowy. Trudno być tego oczywiste. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Inos oświeca wszystkich tych, którzy widzą jego mądrość. W czasie, gdy górniczą dolinę otoczała magiczna bariera, jeden z rządzących tu w zamku skazańców odkrył pod nim sieć tu. Zapewne zwróciłeś uwagę na drabinę, która jest widoczna. Tak. Gdy po niej zejdziesz, to zobaczysz drzwi. Otwierasz drzwi i... I dokąd? Zobaczymy. Jeśli się nam poszczęści, to zapewne... A jeśli cała wyspa została zatopiona? Jeśli zatopiona... To z nami koniec. Nie, muszę to jednak przemyśleć. Powiedziesz już mi lepiej. Dobra. Dobra. Zdobądź klucz, a ja w tym czasie... Gdzie mam zacząć go szukać? Widzisz tą wielką wieżę? Był tam rodzaj magazynu, więc klucz może być właśnie tam. Sprawdzę to. Widzisz już mi lepiej. W wielkiej wieży. Nikt nie słucha. Tam, gdzie byliśmy wcześniej. Oświeca wszystkich tych, którzy widzą jego mądrość. Tak dalej. Mamy klucz jakiś? Mamy parę kluczy. Tak, aby nie był kropem i zmarci. Doszło do tego znowu. Kto przez to będzie jeszcze więcej kłopotów? Przyszło mi to do głowy. To nie ten, prawda? Nie mów, że o tym nie wiesz. No o tym mówi? Czy o tej największej wieży? To jest kuźnia. Przeznaczenia jakaś. Nie chcę już o tym słuchać. Firosy możemy pograć. Też. O tym myślałem już dawno. Bez właściwego klucza nigdy... Czemu światło? Skąd światło?
Podły bandzior. Czyli nie wiem, tak jakby były dwa sposoby. Mam swoje zdanie na ten temat. No, kartka z dziennika. Możemy jedynie przeczekać. A, to nie chcę się tego szukać. Może być tak dalej. Trudno mi w to uwierzyć. To jest jedna i ta sama wieża. Trudno mi w to uwierzyć. Dobra, trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Czyli my jesteśmy pod kuźnią teraz. Że ja tu byłem jeszcze przed chwilą i nic nie znalazłem. Złoto. Kurwa, szukam wszędzie, nic nie ma. Celowo gry nie zapisywałem, bo nie wiem, ja muszę iść tym sposobem, Hugo? No chyba nie, wydaje mi się, że muszę, że mogę po prostu. Klucz. Nie zapisałem gry wcześniej, bo tak byśmy mogli przejść grę na dwa sposoby, ale dobra, nieważne. Teraz godzina schodzenia. Gotika 1 zagrali. Tam chyba było właśnie, że nie było procentowych specjalizacji, tylko była walka mieczem 1, 2, 3, 4. Tak mi się wydaje. Cieszę się, że w Dirty Swampa już nie gram. Bo już tamta modyfikacja mnie wysysała od środka. Dobra, gdzie jest Hugo? Niektóre problemy same się zdarzyły na ten temat. Dral nic nie wie. Nie może tak dalej być. Nie może być go tylko żal. Po prostu trzeba. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Trzeba uważać na to, co się mówi. Powinien był. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Idę do pana Hugo.
Musiały pojawić się problemy. Było dokładnie tak, jak mówisz. Sam by na to nie wpadł. Gdzie on jest? Było dokładnie tak, jak mówisz. Jest tu cwaniaczek. Opierdala się. Dobra robota. Nie inaczej. Może on nas tam zabije. Nijak. Ten głupek Christopher stale tam sterczy. I nie ma jak podejść nawet do tej drabiny. Przekonaj go, żeby zniknął. Co? Czemu ja? Bo też jesteś głupkiem. No, ale się nie obrażaj. Dobra. Dobrze. Widzę, że masz. Czasem tylko ono ratuje. Dobra, do rzeczy. Nieważne w jaki sposób. Oszukaj, okłam, spi. Coś wymyśl. No ale to prawda, my prędzej damy sobie radę niż on. Nie mówię przecież niczego nowego. Fajnie, że mimo że to jest gra stara w 2002 roku, to niektóre postacie są grube, niektóre są chude. Sprawy ze swoich grzechów. Gdzie małe znaczenie, ale jednak coś robi, że wszystkie postacie nie są klonami. Nawet słówka. Ja to co w Gothicu Arkani. Nie sądzę, że mniej więcej się zmieni. Tam tych klonów dużo jest. To nie może być tak dalej. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Kucharz, wcześnie, że tak. On umie gotować. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Było dokładnie tak, jak mówisz. Chyba lubił pana kucharza. Mam swoje zdanie na tę przyjemną sprawę. Lepiej zostawię to w spokoju. Kurwa, nie mogę być bliżej. My sami będziemy uciekać. Świetna robota. Możemy stąd spadać natychmiast. Poczekaj. Nie ma na to czasu. Musimy się też... Potem wrócimy i zabierze ze... Dobra, idziemy. Wspaniale. Myślę, że on nas zabije czy coś. Że on nam gębę obije w tym tunelu. Ode mnie nie usłyszą nawet słówka. Możliwe, że na przykład oba zakończenia, w sensie łodziami i tak dalej, doprowadzą do tego, że umrzemy. Że nam się nie uda. To rzeczywiście prawda. Kto opowiada takie rzeczy? Przecież nie wiedziało. Mogę zapisać grę na drugim slocie. To jest możliwe. Tak. Przecież wiedział. No i w tym miejscu, mój przyjacielu, twoje przygody. Bez obaw. Resztki ciała twojego koleżki Drala będą leżeć 5 metrów od ciebie. Wiem, że jesteś teraz bardzo zły, a w głowie w dwóch słowach. Paladyni obiecali mi miejsce w łodzi w zamian za klucz oraz informację, kto jest zamieszany w sprawę. Golbert i jego ludzie już niedługo nie będą chodzić po tej grzesznej ziemi. A wszystko dlatego, że Nie wiem już, w co wierzyć. Dość! Zdrajcy powinni być ukarani, ale wyrok może zapaść... Szczerze mówiąc, nie oczekuję. To po prostu trzeba odczekać. Witamy w świecie grzeszników, duchu. O to chodziło. No nie spodziewałem się. Okej. Nieźle. Dobra. Dzięki za oglądanie. Cześć.